Zakładem Żeglarzy. I w tym roku przeszło to nasze oczekiwania. Tylu żeglarzy uwierzyło, że rzeka naprawdę czeka na nich i jest piękna i jest gotowa do tego, żeby można było po niej żeglować, że przybyli. I dzisiaj ponad 25 jednostek płynie flisem. Tego jeszcze w historii flisu nie było. I wam gratulujemy, drodzy żeglarze, żeście mieli odwagę, ale myślę, że rzeka was nie zawiodła i my flisacy również. To był ten wstęp, który pozwolił na to, że dotarł do nas już również i drugi komodor. No i bardzo proszę o rozpoczęcie uroczystości. Jeszcze raz serdecznie witamy załogi flotyly Liflisu Odrzańskiego 2014. Trochę tutaj na tej scenie możemy poczuć się jak państwo, troszeczkę nami buja. Jeszcze raz witam państwa zgromadzonych na scenie i poproszę komodorów o złożenie meldunku o przybyciu flotyli Flisu panu Jerzemu Radusze, dyrektorowi Centrum Żeglarskiego Urzędu Miasta Szczecin. Zapraszam do nas pana dyrektora. Dodam, że Urząd Miasta Szczecin jest organizatorem Dni Rzeki Odry. Witamy pana dyrektora. Przypłynęliśmy 19 flisem do Szczecina. Szczęśliwy był ten flis. Meldujemy się i mówimy wam, kochamy was Szczecin. Dziękujemy. Trawa pisacka przypłynęła tutaj po raz 17. Mamy nadzieję, że to nie jest raz ostatni. Krótko. Gratuluję wszystkim, którzy przypłynęli. Dziękuję. W imieniu pana Piotra Krzyska, prezydenta miasta Szczecina, witam wszystkich flisaków w Szczecinie. Witam wszystkich mieszkańców Szczecina, którzy zechcieli przyjąć nasze zaproszenie na obchody Dni Odry. Zapraszamy państwa na część dalszą. Za chwilę rozpoczną się koncerty. W przyszłym roku, proszę państwa, 20-lecie flisu odrzańskiego. Dziękujemy pani Elżbiecie Marszałek, że trzymała ten flis w kupie, że organizowała go co roku. Dziękuję wszystkim flisakom, którzy tak dzielnie ten flis wspierali i w nim uczestniczyli. A państwu dziękuję za obecność na dzisiejszej uroczystości. Witam w Szczecinie, życzę miłego pobytu. Dziękujemy bardzo, uznajemy, iż flis odrzański oficjalnie przybił do szczecińskich nabrzeży. Tradycją jest, aby każdego roku odczytywany był memoriał skierowany do mieszkańców nadodrzańskich miejscowości. W tym miejscu poproszę komodora flisu, kapitana żeglugi wielkiej Włodzimierza Grycnera o odczytanie memoriału. 19 memoriał. Każdy jest inny. Drodzy gospodarze i mieszkańcy miejscowości nadodrzańskiej. Flis odrzański z tratwą flisaków z Ulanowa, budujących i spawających balet drewna według dawnych tradycji flisackich, pisał się na trwale krajobraz nadodrzańskiej doliny. Kiedy 19 lat temu rozpoczynaliśmy flis odrzański, płynęliśmy po rzece Dzikiej, na każdym jej odcinku zaniedbanej i zapomnianej przez władze i mieszkańców miejscowości nadodrzańskiej. Dzisiaj zagospodarowana pod względem turystycznym rzeka z łańcuchem przystani od południa po jej ujście do Bałtyku stała się dumą i chlubą nas wszystkich. Wspólnie dokonaliśmy rzeczy wspaniałych i niemożliwych. Należy więc wierzyć, że rząd podejmie działania, aby rzece przywrócić także jej funkcję transportową. Dziś cieszy widok zagospodarowanej turystycznie Odry, zachwyca piękno jej przyrody, przyciąga jej ciekawa historia i kultura. Dbajmy o rzekę, bo Odra sobie na to zasłużyła. Na pańskie ręce składam memoriał. Dziękuję. Proszę państwa, ponieważ to państwo są bohaterami dzisiejszego dnia, żeglarze, uczestnicy flisu odrzańskiego, jego załogi,
Poproszę komodora Flisu Odrzańskiego Henryka Klimczaka o prezentację jednostek Flisu Odrzańskiego 2014. Dziękuję bardzo. Zgodnie z tradycją mam tutaj karteczkę, będę wyczytywał, podnosimy rękę i mówimy ahoj. I tak, jednostka Kałamarnica płynie z nami ze Ścinawy, a w ogóle jest ze Szczecina. Kałamarnica! Kacor płynie z Wrocławia. Dar Gabi płynie ze Ścinawy, a jest ze Szczecina. Bilbo z Wrocławia. Mocniej, nic nie słyszę. Porterówka ze Szczecina. Omega z Opola. Bryza z Kozienic, aż nad Wisłę do nas przypłynęli. Dolores z Wrocławia. Kado, Brzeg Dolny. Kajka, Bytom Odrzański. Jerry z Wrocławia. Tychę z Wrocławia. Pasat z Urazu, czyli z Brzegu. Kleper Farm, ahoj dla nich. Nie ma już bodłon, czyli oni są z Kostrzynia. Fisak ze Ścinawy płynie z nami. No i Galar Set również płynie ze Ścinawy i Galar Ela. Słabo. No i oczywiście nasz wieloletni przyjaciel, czyli przez nas zwany pancernikiem, czyli Palma ze Szczecina, a właściwie z Kopii. Stasia z Krosta Odrzańskiego. Jasta z Nowej Soli. I Santana z Widuchowej. Agrux również z Widuchowej. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, proszę się nie dziwić, to nam wyszło tak po drodze i to był przerywnik naszego polownika. A, Pysio gdzieś tam zginął. Pysio! Uwaga, bardzo proszę o zwrócenie uwagi, bo tam płynie najmłodsza uczestniczka Flisu naszego, która ma 21 miesięcy, prawda? Brawo dla niej! Proszę Państwa, witamy też holowniki, które każdego roku towarzyszą Flisowi Odrzańskiemu, jednostki holownicze Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej. W tym roku były to Jaskółka, Strzyżyk, Orlik i Słowik. Witamy serdecznie. Proszę Państwa, poproszę teraz Redmana Mieczysława Łabęckiego o zaprezentowanie załogi tratwy flisackiej, jednej z większych atrakcji Flisu, o ile nie największej atrakcji Flisu Odrzańskiego. Jeszcze raz witam Państwa serdecznie i dziękuję organizatorom, w szczególności kłaniam się tutaj władzom Ścinawy, które w tym roku umożliwiły nam budowę tratwy właśnie w Ścinawie i stworzyły takie warunki, o których nawet nie marzyliśmy. W tym momencie bardzo serdecznie dziękuję Panie Burmistrzu. Zapraszam swoją załogę tutaj do mnie i z Ulanowa jest nas dwie osoby, a pozostali to flisacy już tutaj z nad Odry. I właśnie takie małe grono ludzi przez kilka dni budowało tą tratwę. Ja serdecznie dziękuję przede wszystkim Markowi Drulisowi, który jest moim zastępcą. Mam nadzieję, że niedługo będzie też retmanem. Chciałbym, żeby tak było. Który zajął się sprawą organizacyjną przy budowie, jak również przy całym spławie tratwy. Dziękuję swojej załodze, mając nadzieję, że jak wspomniałem wcześniej, w przyszłym roku w większym gronie i większą tratwą przypłyniemy do Szczecina. Dziękuję. Też mamy taką nadzieję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, bardzo miły moment. Będziemy mieć przyjemność wręczyć statuetki zasłużeni dla Flisu Odrzańskiego 2014. Poproszę
panią Elżbietę Marszałek, głównego organizatora Flisów Odrzańskich, o to, aby uhonorowała tą statuetką osoby, które za chwilę będziemy wymieniać, prosić na scenę. Proszę państwa, po prostu bardzo trudno jest, ponieważ wszyscy sobie na to zasłużyli, ale są osoby szczególne, które no wyjątkowy wysiłek okazały w stosunku do całego naszego wielkiego wydarzenia, jakim jest Flis Odrzański. I pozwólcie, że no nie wszystkim możemy tak gorąco podziękować statuetką, ale przynajmniej będziemy się wszyscy czuli szczęśliwi, że ci, którzy się w sposób szczególny zasłużyli, zostali tutaj uznani i składamy im podziękowanie. Poproszę komodora Włodzimierza Grycnera, żeby mi w tym wydarzeniu razem tutaj asystował. Bardzo proszę, otóż tą statuetkę chciałam przekazać naszemu wspaniałemu Mieciowi Łabęckiemu za wspaniałą tratwę, tobie i całej załodze. Gratulujemy. Proszę państwa, drugą połową Rettmana jest oczywiście jego małżonka i to na ręce pani Marii Łabęckiej chcieliśmy złożyć kolejne podziękowanie. Pani Mario, zapraszamy do nas. Pani Maria prawdopodobnie pani jest Maria... już w tej chwili w chacie flisackiej, szykuje tam specjały flisackie, w związku z tym jak pójdziemy, to jej wręczymy. Już idzie. Dobra, wspaniale. Każdego dobrze. Roku pani Maria wraz z paniami z Ulanowa częstują nas pysznymi przysmakami ulanowskimi. Idzie, tak, prosimy bardzo, prosimy pani Mario. Słuchajcie, jest autorką wielu wspaniałych potraw, których recepturę odgrzebała z dawnych ksiąg i sarawo i dzisiaj je potrafi prezentować na różnych jarmarkach i w różnych okolicznościach. Mario, bardzo ci dziękujemy za twój wysiłek. Od wielu lat przybywasz, od wielu lat nas tymi wiktołami częstujesz. Dziękujemy ci bardzo. Rettman raduje nasze serca, a pani Maria nasze żołądki. Proszę państwa, dziękujemy również państwu Kasprzewskim, państwu Zbigniewowi i Gabrysi Kasprzewskim, którzy przypłynęli i każdego roku przypływają do nas, są z Flisem zawsze ze swoją jednostką Dar Gabi. Zapraszamy serdecznie. Proszę państwa, ta para zakochana w sobie, zakochana również w pięknie swojej jednostki, potrafi również ogródek założyć na swoim pokładzie. I wiemy, że piękne kwiaty, które są na pokładzie, to na pewno Dar Gabi. A jeżeli dzisiaj patrzymy na pokład, to możemy dopatrzyć się również hodowli truskawek. Na Flisie przez całą trasę płynęła jednostka, na pokładzie której rosły sobie i dojrzewały truskawki. Kiedy zaprosimy na zbieranie truskawek? Kiedy zaprosicie? Dzisiaj. No, bo nie pozwolono nam żadnej truskawki. Codziennie były liczone, czy przypadkiem ktoś nie zjadł. Tak? Tak, pan Józek liczył, pilnował, tak. Proszę państwa, a więc jeszcze jest jedna szczególna zasługa naszej pary. Otóż trzeba było holować górę rzeki Galary. Oni się podjęli tego trudu i dlatego właśnie za ten wysiłek ogromny, za piękno tratwy macie piękne podziękowanie. Dziękujemy i gratulujemy. Czekamy na pomidory. Proszę państwa, kolejne dwie statuetki trafią w ręce komodorów Flisu Odrzańskiego, bez których niemożliwe byłoby poprowadzenie flotylli. Komodor Włodzimierz Grycner, kapitan żeglugi wielkiej. Gratulujemy i dziękujemy. Oraz komodor Henryk Klimczak. Od zawsze z Flisem. Dziękujemy i gratulujemy. I proszę państwa, ostatnia statuetka, uwaga, trafi w ręce... Trafi w ręce dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pana Andrzeja Krefta. Zapraszamy do nas, panie dyrektorze. Czy jest pan dyrektor Kreft? Chciałam... To może ja pójdę.
Nie, panowie, to też w odpowiednim momencie, słuchajcie, gdyby nie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie i we Wrocławiu, to byśmy nie mogli wpisów prowadzić, bo to pod ich okiem, oni są gospodarzami rzeki i to oni użyczali nam te duże jednostki, polowniki.